Cześć, witam serdecznie w kolejnym Wideoniusie. Dzisiaj znów piękna pogoda, wiosenna. Dzisiaj też kolejny dzień kwietnia, no 15 dzisiaj. No i kolejny Wideonius dla Was, znów w plenerze. Ostatnio było takie króciutkie, tylko zaproszenie na audycję Pleasant Music ze studia. Dzisiaj już znów korzystam z pięknej pogody, żeby Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, co nas czeka w najbliższym tygodniu, no i co też za nami już. Na pewno za nami kolejna audycja Pleasant Music właśnie, z numerkiem drugim, muzyka Przemysława Wituckiego gościła podczas tej audycji. Myślę, że się audycja podobała, naprawdę dużo słuchających i dużo też nowej muzyki premierowej mogliśmy posłuchać. Za nami również prezentacja płyty Insomnia Project Electronic, czyli Harmony, płyta z trzema papryczkami. Też bardzo fajna, bardzo fajnie się jej słuchało. Dziękuję po raz kolejny Pawłowi Sas za wysłanie do nas tej płyty. No i za nami również sobotnia audycja Elektroniczne Brzmienia, którą prowadziła Beata Pardela, czyli Wiki. Zaprezentowała m.in. utwory Sekwencja Legenda, za którą również bardzo, bardzo dziękuję. I fajnie, że się udało. Fajnie, że audycja kolejna za nami. Dzisiaj rozpoczynamy nowy tydzień i w tym tygodniu również audycję we stacji. Zaczynamy od środy, audycja Retrogranie, na którą zaprasza Was Piotrek Paszkę. A w czwartek audycja Markowe Granie, na którą ja Was zapraszam. I spotkam się z Wami jeszcze w sobotę na kolejnym wieczorze z Ambientem. Moje audycje bez zmian od 22:00, audycja Piotra o 21:00, też bez zmian. Zapraszamy Was bardzo, bardzo ciepło. Moi kochani, no w kwiecień nam się kończy, przed nami święta Wielkiej Nocy. Później nam szybciutko czas minie i będziemy mieli maj. A w maju kolejna audycja, kolejny trzeci odcinek audycji Pleasant Music, na którą jeszcze nie mam pomysłu. A może macie jakieś pomysły, kogo byście chcieli posłuchać w trzecim odcinku Pleasant Music? Możecie napisać w komentarzu Wasze propozycje, ja się dostosuję. I wtedy posłuchamy sobie muzyki, ja dotrę do tego artysty, może jakieś nowości właśnie też, nowinki poszukamy i posłuchamy utworów danego wykonawcy. Przypomnę, że audycja Pleasant Music prowadzona jest w języku angielskim od początku do końca. W czwartek Markowe Granie zachęcam Was do wysyłania swoich utworów celem prezentacji. Można to zrobić na dwojaki sposób. Można wysłać pliki poprzez naszą stronę internetową www.el-stacja.pl i tam skorzystać z góry z takiego linku wyślij plik. Wówczas wyślecie mi plik na mojego Dropboxa. A można oczywiście też wysłać mi przez WeTransfer czy przez maila na adres mailowy radia, czyli radio@el-stacja.pl. Każda forma jest oczywiście dowolna. Proszę jednak pamiętać o tym, żeby do każdego utworu najlepiej wysłać takie ogólne pozwolenie na prezentację utworów swoich w Radio Estacja. Jak mam takie pozwolenie, wtedy jest mi łatwiej i mogę to legalnie zaprezentować w Markowym Graniu. Oczywiście na pewno też nie zabraknie paczki od Opata czy Jacka Opatowskiego. Pewnie będzie Jacek pamiętał, żeby na czwartek uszykować kolejną L-pakę z L-muzyką. A może tym razem w sobotę przy wieczorze z Ambientem będzie jakiś ciemny ambient. Nie wiem, posłuchajmy. 22 sobota, kolejny wieczór z ambientem.
Dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam Was na audycję w środę na retrogranie z Piotrem Paszkę, a ze mną w czwartek na markowym graniu. Na markowe granie, bo tam się spotkamy, tam się usłyszymy. Trzymajcie się, spokojnego, fajnego tygodnia. Bądźmy w kontakcie.